Siemaneczko, z tej strony Gogi, zapraszam na kolejny cast Gogiego. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Balancing Data Slate, a dokładnie o zmianach w Corrulsie oraz w samym Balancing Data Slate, czyli pogadamy o naprawdę drobnym wycinku wszelkich zmian, które nastały w 40. Dość powiedzieć, że tak naprawdę mamy do czynienia z edycją 10,5. Tych zmian jest od groma. O całej reszcie napomknę, wskażę, gdzie się zagłębić. Będziemy też sobie w przyszłych materiałach podsumowywać to, jak wpłynęły te zmiany na poszczególne frakcje. Natomiast w tym miejscu ograniczymy się tak naprawdę do dwóch elementów. Pierwszy materiał, czyli zmiany w Core Rulesach oraz te ogólniki z Balancing Data Slate'a, które są na samym początku, to zostanie omówione tutaj. Natomiast drugi materiał będzie poświęcony zmianom bezpośrednio we frakcjach w tym Balancing Data Slate'ie. Miejcie na uwadze też, że wyszły nowe koszta punktowe, wyszły FAQ do waszych armii. No i został wzbogacony bardzo mocno designer komentarzy, rules komentarzy, czyli ten bardzo ważny dokument, który jest dostępny na Warhammer Community. Tam też dzisiaj zajrzymy, ale tylko do tej pierwszej sekcji, bo i tak jest bardzo rozbudowana. Natomiast sekcję FAQ sobie pominiemy. Nie będę tutaj w tym momencie czytał tego deska w deskę, tylko raczej omawiał konkretne zmiany. Natomiast dokładne brzmienie zasad zachęcam do sprawdzania sobie bezpośrednio w tych dokumentach. Przechodzimy do Balance Data Slate June 2024. No i mamy tak naprawdę zmiany w Core Rulesach odnośnie kosztów stratagemów i na tym się tutaj ewidentnie ten Balancing Data Slate skupił. Po pierwsze, wszelkie umiejętności, które zerują koszt stratagemu, działają teraz w ten sposób, że obniżają koszt stratagemu o 1, a więc stratagemy, które kosztują 2 cepeki, teraz z danej umiejętności kosztują 1. Stratagemy, które kosztowały 1 cepek, są za darmo. To, co się zmieniło, to to, że teraz te wszystkie obniżaczki kosztów stratagemu działają na wszystkie stratagemy w grze, a nie tylko na battle taktiki. Bardzo duża zmiana. Wracamy poniekąd do tego, co było na początku 10 edycji. Tylko tak jak mówię, nie ma tutaj już takiej czystej redukcji stratagemów do zera, tylko obniżanie kosztu o 1. Zmianie uległo też podrażanie stratagemów. Wszelkie umiejętności, które miałyby w jakikolwiek sposób podrażać stratagemy, czy to Kaliduska, czy to Archon, czy to Cypher itd., itd., wszystkie teraz te modele mają po prostu aurę, która mówi, że za każdym razem, jeżeli przeciwnik targetuje swoim stratagemem unit będący w 12 calach od posiadacza tej aury, to koszt tego stratagemu rośnie o 1. Czyli teraz wszystkie modele, które podrażają stratagemy, roztaczają taką aurę, gdzie targetowane unity są targetowane stratagemami droższymi o 1. To jest mega duża zmiana. Wszelkiego rodzaju heroic intervention, wszelkiego rodzaju stratagemy defensywne, command role, granaty, tankshoki itd., itd. Wszystko jest tutaj podrażane w 12 calach, też nie ma podziału na battle taktyki i całą resztę. Ważne, patrzcie dokładnie w opisach swoich stratagemów, jaki unit jest targetem, bo to ten właśnie konkretny unit ma być w tych 12 calach, żeby aura podrażania działała. Więc tutaj te modyfikowanie kosztów stratagemów przeszło spory lifting, nie mamy tego podziału na battle taktyki i całą resztę, nie ma już obniżek z 2 CP do 0, a wszystkie podrażania stratagemów stały się aurami. Druga sprawa to używanie stratagemów po raz kolejny. No i tutaj jest wprost opisane. Jeżeli macie umiejętność, która na przykład odpala wam stratagem o 1 cepek tańszy i jednocześnie jest informacja o tym, że można użyć tego stratagemu drugi raz, to ta umiejętność nie działa, jeżeli nie wskazuje imiennie konkretnego stratagemu, do którego się odnosi. Jeżeli macie na przykład kapitana Space Marines, który ma te swoje Rise of Battle, to jego umiejętność obniża koszt dowolnego stratagemu o 1, to jest to, co mówiłem we wcześniejszym akapicie, natomiast już nie pozwala użyć tego drugi raz. Możecie po prostu użyć na przykład Armor of Contempt tylko i wyłącznie raz. Ta umiejętność nie pozwala wam użyć drugi raz Armor of Contempt za pełną cenę, tak jak było do tej pory, tak? To jest pierwsza ważna zmiana. Natomiast jeżeli macie umiejętność, która mówi, że konkretny stratagem imiennie jest teraz o 1 tańszy,
to może on zostać użyty dwukrotnie. Przykładowo Eversor może wykonać Heroic Intervention, a więc możecie tutaj wykonać dwa heroiki w jednej fazie. Natomiast ważna sprawa, pierwszy heroik musi być zapłacony, a drugi dopiero może być darmowy. Jeżeli pierwszy heroik użyjecie za darmo, to nie możecie odpalić sobie drugiego w tej samej fazie. Kolejna sprawa, wszelkiego rodzaju stratagemy, które dają nam takiego lone-upa, czyli sprawiają, że jesteśmy nietargetowalni na shooting z jakiejś odległości. One w większości miały zapis o tym, że jesteśmy nietargetowalni z powyżej 12 cali. Wszystkim po prostu zmieniamy zapis, że mamy nietargetowalność powyżej 18 cali, czyli wszelkiego rodzaju stratagemy lone-upowe działają teraz na strzelanie powyżej 18 cali, jest to nerf. Natomiast pamiętajcie, że sama zasada lone-upa, którą mają bohaterowie, się absolutnie nie zmieniła i oni mają dalej nietargetowalność powyżej 12 cali. No i ostatnie nadmienienie na temat strategemów. Wszystkie strategemy, które dodają wam nowe unity, wskrzeszanie na przykład z gwardii itd., itd., wszystkie mają restrykcje, że można użyć tego strategemu tylko i wyłącznie raz na bitwę, tego się nie da przeskoczyć w żaden inny sposób, a więc dana frakcja może tylko wskrzesić jeden unit na grę ze stratagemu, czy to mówimy o tyranidach na swarmie, czy to mówimy właśnie o gwardzistach itd., itd. To tutaj działa jednorazowo. I to są tak naprawdę wszystkie zmiany związane bezpośrednio z Balance Data Slate'em ze strategemami, czyli podsumowując raz jeszcze, wszystkiego rodzaju obniżanie CPK już nie do zera, tylko po prostu minus 1. Podrażanie stratagemów jest teraz 12-calową aurą na tych wszystkich modelach, które to podrażanie mają. Używanie drugi raz stratagema jest możliwe tylko i wyłącznie, jeżeli umiejętność wprost mówi o nazwie danego stratagema, że można go użyć. Natomiast umiejętności, które mówią, że możesz coś zagrać za zero i możesz to zagrać drugi raz bez konkretnej nazwy stratagemu, teraz są po prostu zamieniane na możesz użyć stratagemu o 1 cepek taniej, natomiast już nie możesz go użyć po raz kolejny. Stratagemy lone-upowe 18 cali, a nie 12 jak do tej pory i stratagemy wskrzeszające jakieś unity, dodające nowe unity do naszej armii tylko raz na bitwę. I tak wygląda tutaj ten Balance Data Slate. Przechodzimy sobie do Core Rules Updates, czyli do tego Core Rules Designer komentarzy, zwał jak zwał, wersja 1.3. I tutaj przejdziemy sobie przez update'y i raty, bo też pozmieniało się bardzo, bardzo sporo. Po pierwsze, wszystkiego rodzaju przestawki, redeploymenty, wszystkie są przed rzutem na zaczęcie. Był trochę bałagan w grze, ponieważ były przestawki jak na przykład genokultowa, która działała przed rzutem na zaczęcie. Wszystkie przestawki, które pojawiały się w kodeksach tych nowszych, miały zapis, że to jest po rzucie. No i teraz zostało to wszystko sprowadzone do jednego stepu. Każdy redeploy dzieje się przed rzutem na zaczęcie, a więc wystawiacie obie armie, uruchamiacie swoje przestawki, przestawiacie się wedle zasad, które macie w swojej przestawce, rzucacie na zaczęcie, scout move'y, rozpoczęcie gry. W ten sposób to teraz działa, bardzo ważna zmiana. Kolejna sprawa to jest takie uszczególnienie związane z out of phase rules. Tutaj chodzi o to, że przykładowo wiele zasad, które mówią, że dzieją się w shooting phase, na przykład big guns never tire, czyli strzelanie pojazdów w przeciwnika, z którym są w kombacie. Zasady takie, które działają stricte w shooting phase, nie działają, kiedy jest odpalany Overwatch, ponieważ jest to inna faza, my tylko strzelamy, tak jakbyśmy się znajdowali w shootingu. Natomiast nie jest to shooting, więc w Overwatchu strzelanie z tych dużych monstrów, z pojazdów w coś w kombacie w Overwatchu nie działa. To jest bardzo ważna sytuacja, kiedy jesteście szarżowani na przykład za ściany, więc nie możecie odpalić Overwatcha, bo nie widzicie przeciwnika. I tak samo nie możecie odpalić tego Overwatcha na koniec szarży, kiedy ten przeciwnik was wkleił, ponieważ zasada, która pozwala wam strzelać w kombacie Big Guns Never Tire, jest zasadą, która działa stricte w waszym shooting phase, a nie w Overwatchu. To jest tutaj po prostu dokładnie wyjaśnione. Efekty trwałe też zostało wyjaśnione, że jeżeli mamy coś, co jest opisane jako efektem do startu naszej kolejnej tury albo command phase i tak dalej, jest uznawane za efekt trwały. No i przede wszystkim chodzi o to, że nie znika ten efekt na przykład po wyjściu do transportu. Potem jak wychodzimy z tego transportu, to dalej ten efekt jest zachowany. To wszystko tutaj jest wyjaśnione. Możemy dostać tylko jednego CPK dodatkowo poza jednym CPK-iem, którego dostajemy w command phase każdego gracza. To też zostało tutaj po prostu uściślone. A więc w czasie battle rundy możecie maksymalnie dostać 3 CPK-i. Zawsze jeden CPK w waszym komandzie, zawsze jeden CPK w komandzie przeciwnika
jeden cepek z dowolnego innego źródła. Nieważne, kiedy ten dodatkowy cepek otrzymujecie, nawet jeżeli on jest w komandzie, to on i tak tutaj wchodzi w ten limit jednego dodatkowego. Jedyne dwa wyjątki na całą grę to jest umiejętność Wotan i umiejętność Imperial Knightów. Tam jest konkretnie napisane, że dostajecie kilka cepeków więcej jednorazowo. To są dwa jedyne wyjątki od tej zasady. Poza tym tylko maksymalnie 3 cepeki na battle rundę. Uściślenie związane z battle shockiem. Jeżeli jesteście below half strength, to nie musicie zdawać dwa razy battle shocka. Jeżeli przeciwnik nakazuje wam zdawanie battle shocka z jakiejś tam zasady, to nie jest tak, że zdajecie najpierw z zasady, a potem z below half strength w command stepie, tylko zdajecie ten battle shock raz. Oczywiście, jeżeli przeciwnik każe wam zdawać battle shocka w jakimś innym stepie, przykładowo w movemencie albo w shootingu, no to wtedy już zdajecie po raz kolejny, wiadomo, tak? Tu chodzi o to, że jeżeli ktoś wam każe zdawać Battleshocka w Battleshock stepie, a już powinniście go zdawać z bazy, bo jesteście below half strength, to zdajecie go tylko raz. Poruszanie się unitów, no to jest potężna zmiana, olbrzymia zmiana i ja wam to opowiem, postaram się powiedzieć to jak najprościej. Po pierwsze i najważniejsze, ruchy modeli w tej grze są kombinacją pivotów i ruchów prostych. Bardzo proszę nie poruszać się po łuku, nie skręcać w dziwny sposób, nie wyginać miarki itd., itd., itd. Obracacie model, poruszacie się do przodu, do tyłu lub na boki, tak? Poruszacie znowu model, obracacie go, znowu się poruszacie po prostej. To jest wyraźnie tutaj napisane. Ruch modelu składa się z pivotów, czyli z obrotów wobec środka podstawki tudzież środka modelu i ruchów prostych. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest poruszanie się monstrów oraz pojazdów. Tego typu modele, jeżeli poruszają się pomiędzy terenami, na potrzeby ruchu ignorujemy części modeli, które wystają za podstawkę. Czyli mamy na przykład Magnusa i ten Magnus chce sobie przejść między dwoma ruinami, ale blokują się jego skrzydła na tych ruinach. Kiedyś go blokowały, teraz motyw jest taki, że jeżeli macie podstawkę i ta podstawka przechodzi między tymi ruinami, to cały Magnus traktowany jest, jakby też mógł przejść między tymi ruinami. Nie przeszkadzają nam tutaj te skrzydła. Dotyczy to monstrów i pojazdów, które mają podstawki. Wtedy to poruszanie się podstawkowe jest bardzo ważne, natomiast Stompa czy na przykład Landrider nie poruszają się w ten sposób, one podstawki nie mają, więc tutaj już mamy hull. I wszystkie elementy tego modelu muszą się przecisnąć między ruinami, żeby sobie przejść. To jest szczególnie ważne dla monstrów, które są tak duże, że wystają poza podstawkę. Blatristery, Magnusy, Mortariony i tak dalej cieszą się z tej zmiany i mogą sobie przejść. To tutaj jest bardzo fajnie opisane na pierwszym zdjęciu Moving Overhanging Models. Druga sprawa to jest wyjaśnienie tego, czym jest linia prosta i pivot. No i tutaj się na tych pivotach zatrzymamy. Pivot to jest obrót modelu wobec punktu, który jest środkiem danego modelu. Pokazane jest ładnie na obrazku, jak wyliczyć, gdzie jest środek modelu. I teraz tak, każdy model, wartość pivotu danego modelu to 0, chyba że rozmawiamy o monstrach i wehiklach poza okrągłymi podstawkami oraz poza samolotami, a więc wszelkiego rodzaju wehikle, które nie mają podstawek, oraz wszelkiego rodzaju wehikle oraz monstra, które mają jajowatą podstawkę, jakąkolwiek, która nie jest okręgiem, to wtedy płacą za pivot 2 cale. Tak samo w Matched Play, w dodatku Pariach Nexus jest napisane, że wszystkie inne modele, nie tylko monstra i wehikle, ale też na przykład motory Space Marine'owe, które mają jajowate podstawki, wszystkie te modele, nieważne jaką mają wielkość, mają wartość pivotu 2. To oznacza, że jeżeli obracacie Rhino o 90 stopni, to odejmujecie 2 cale od jego ruchu. Jeżeli obracacie Rhino o 5 stopni, minimalnie, też odejmujecie 2 cale ruchu. Nieważne jak bardzo obróciliście model, jak on duży jest i tak dalej, to jest liczone na potrzeby gry jako zabranie 2 cali ruchu. Oczywiście są modele, które będą na tym zyskiwać. Przykładowo mamy Ridera Drukhari, który jest wehiklem na okrągłej podstawce, a więc on pivot ma zerowy. Nie płaci w ogóle za obrót. Więc taki Rider rusza się 90 stopni w prawo, no i realnie jest w stanie zyskać kilka cali odległości od przeciwnika i nie płaci za to.
Jeżeli są duże modele na jajowatych podstawkach, na przykład Imperial Knighty, no to one mogą się przykładowo obrócić o 90 stopni, zyskać, strzelam, 3 cale, nie mierzyłem tego, więc nie wiem ile tam zyskują, może tracą, zyskać tam 3 cale do przeciwnika, płacą 2 cale za ten ruch, a więc zyskały jakby 1 cal jeszcze do przodu, nie? W najgorszej sytuacji tutaj są modele, które są małe, które są na małych podłużnych podstawkach, jak właśnie jakieś motory, jak Cerberysy, czyli koniki Admechu i tak dalej, i tak dalej. Wszelkiego rodzaju takie owalne podstawki tutaj bardzo dużo za to płacą, ponieważ ten ruch jest no najczęściej minimalny, to często jest pół cala, 1 cal, no ale niestety musicie zapłacić 2 cale. Natomiast jeżeli chodzi o te pivoty, płacimy tylko i wyłącznie za pierwszy pivot. Jeżeli wykonacie pivot i zapłacicie sobie 2 cale i ruszycie się w linii prostej 6 cali i potem stwierdzicie, że znowu sobie chcecie spiwotować, to za ten kolejny pivot już nie płacicie. To oznacza, że modele, które są długie, zyskują na częstym pivotowaniu. Wcześniej było tak, że musieliście się obrócić lekko w lewo, odliczaliście 2 cale, lecieliście do przodu 3 cale, lekko w prawo 1 cal i potem do przodu 4 cale i potem znowu bardzo mocno w lewo i to były 3 cale i tak dalej, i tak dalej. I bardzo szybko traciliście ten ruch. Teraz jeżeli macie przykładowo Rhinosa, jedziecie prosto, obracacie się w dowolną stronę pivotem, płacicie 2, jedziecie dalej prosto, obracacie się kawałeczek, nie płacicie nic za ten obrót, bo to już jest drugi pivot w ciągu ruchu, jedziecie dalej prosto, znowu się obracacie na przykład w prawą stronę, znowu nic nie płacicie za ten obrót, bo to jest już trzeci z kolei pivot w tym samym ruchu i jeszcze kawałek jedziecie prosto, tak? W takich sytuacjach zyskujecie bardzo dużo, natomiast najwięcej zyskują modele, które są długie i mają okrągłą podstawkę, bo one w ogóle nie płacą za pivoty, więc przykładowo wszelkiego rodzaju barki nekrońskie, drukaryjski, rider i tak dalej, to są modele, które naprawdę mogą teraz pokonywać bardzo duże odległości, a dołączcie sobie jeszcze tą wcześniejszą zasadę, która mówi o tym, że jeżeli macie podstawkę, to ta podstawka musi się poruszać między ruinami, a niekoniecznie cały model, no to powoduje, że nagle mobilność na stole tego typu modeli jest olbrzymia. Ta zmiana ma bardzo duży impact na grę, bardzo dużo to zmienia, jeżeli chodzi o granie. Polecam zapoznać się, to są pierwsze strony w designer komentarzy, strony 2.5, obejrzyjcie sobie. Kolejna rzecz, firing deck. Po pierwsze, nie możecie strzelać one-shotami z firing decku, no to przede wszystkim chodzi o demolition charge w Genokulcie. Po drugie, nie możecie strzelać brońmi, które strzelały już w tym fazie shootingu. To przede wszystkim jest nerf targetowany w impulsora i w eliminatorów. Grało się w ten sposób, że mieliście eliminatorów, którzy strzelali sobie do przeciwnika w swoim shooting phase. Oni po strzale mają abilitkę, że mogą się ruszyć. Tym ruchem mogą wejść do transportu, wchodzą do impulsora i ten impulsor, strzelając sobie w swojej aktywacji, odpalał z firing decka ich bronię. Teraz to nie działa, możemy strzelić tylko raz z każdej broni i to zostało tutaj wyraźnie zaznaczone. Do tego nie można sobie strzelać w powietrze, po prostu tu chodzi przede wszystkim na przykład o odpalanie Dark Paktów albo na przykład ruch gargulcami, że tyranickie gargulce mogą się ruszyć, jeżeli strzelą sobie w shootingu, to wtedy się ruszają, tak? No i nie można zrobić czegoś takiego, że dobra, nie mamy celu, nie widzimy nic i tak dalej, strzelamy w powietrze i ruszamy się dodatkowo, albo na przykład jakaś umiejętność związana z Dark Paktami wymaga wykonania shootingu. Nie ma tak zwanego strzelania w powietrze, musicie przeprowadzić pełne, konkretne strzelanie według zasad, wybrać target, mieć zasięg, mieć widoczność i tak dalej, żeby sobie tutaj rozdysponować konkretną umiejętność, która odpala się po shootingu. Bardzo duże zmiany w Mortal Woundach, tak naprawdę są powiązane one z dwoma elementami, z Devastating Woundami i z Hazardusem. Hazardus jest prostszy, teraz żaden Hazardus nie zabija już nam modeli. Kiedyś było tak, że niektóre modele ginęły po prostu od Hazardusów, na przykład Katafron Destroyery w Admechu. Poza wehiklami, i monsterami i charakterami. Teraz jest tak, że każdy nieudany Hazardus, każda ta jedynka na Hazardus teście to są po prostu trzy mortale, więc działa na to Feel No Pain przykładowo i nie zabija nam jakichś takich większych modeli. I co bardzo ważne, te mortale się nie rozlewają po unicie. Jeżeli macie 10 Skitarii i tam jest jedna plazma i zrobicie sobie Hazardus tą plazmą i rzucicie jedynkę na Hazardus teście, to ten jeden pojedynczy Skitarii dostaje trzy mortale, no i najprawdopodobniej ginie. Natomiast
te dwa kolejne mortale, jeżeli ten jeden go zabił, one się już nie rozlewają po jego unicie, tak? Więc to działa w podobny sposób jak do tej pory, tylko że automatyczny zgon modelu został zastąpiony trzema mortalami, no i te mortale nie rozlewają się po unicie. To jest bardzo, bardzo ważne tutaj. Druga sprawa, Devastating Woundy, Mortal Woundy, kolejna bardzo ważna zmiana mająca ogromny impact na grę. Teraz Devastating Woundy to są po prostu Mortal Woundy, tylko takie, które się nie rozlewają po unicie, czyli troszeczkę jak Hazardus. A więc, jeżeli dostajecie 3 Devastating Woundy, one są rozliczane na sam koniec całej sekwencji, tak jak było do tej pory. Pamiętajcie, że jeżeli macie unit, który strzela na przykład z 5 różnych broni i jedna broń zadaje Devastating Woundy i zwrócicie ją najpierw i tam akurat te dewy wam wpadną, to musicie sobie odłożyć tą kosteczkę na sam koniec, rozliczyć cały atak i dopiero na końcu zaaplikować Devastating Woundy. To jest bardzo ważne dla gry, ponieważ często się zdarza sytuacja, gdzie na przykład strzelacie w unit bodyguarda z liderem i te Devastating Woundy tak naprawdę mają szansę wejść w tego lidera, który najczęściej ma lepszego save'a i tak dalej, ponieważ są rozliczane na sam koniec. Musicie rozliczyć wszystkie wcześniejsze strzelanie i dopiero potem rozliczacie dewy. No i teraz dewy są po prostu mortalami, tylko działają w ten sposób, że jeżeli zabiją jakiś model, to nadwyżka tych mortali przepada, więc nie przelewają się na kolejne modele. Jest to taki, powiedzmy, kompromis między tym, co było na początku, czyli że były to mortale, które się rozlewały po unitach, versus dewy, które po prostu zabierały save'a i nie były mortalami. Teraz jest tak po środku. Bardzo duża zmiana dla Custodes oraz wszelkich modeli, które miały Feel No Pain'a od mortali w jakiś sposób, a nie miały od Devastating Woundów. Według mnie zmiana na mega, mega plus. To bardzo fajnie wygląda. Wcześniejsze zmiany są albo, powiedzmy, na tyle świeże, szalone, że ciężko się wypowiedzieć, albo no mają tak duży impact na grę, że ciężko nawet skomentować, przykładowo te pivoty, nie? Jak to będzie wyglądało. Zrównanie przestawek jest mega spoko. Wszystkie te bajery związane z kosztem strategemów są mega spoko. O pivotach jest ciężko cokolwiek powiedzieć, o tych ruchach monstrów, pojazdów, jak to teraz będzie wyglądało. Natomiast zmiana tych devów na mortale to jest akurat dobrze zrobione. Teraz Custodes działają tak, jak powinny działać. Te devy dalej są fajne, bo omijają save i tak dalej, a z drugiej strony no nie rozlewają się jak głupie i broń, która zadaje 12 damage'a z devem woundowym, nie zabije wam 12 gwardzistów, tylko to będą ciągle, to się zamieni ciągle na 12 mortali, ale zabiją maksymalnie jeden model, nie? Więc to działa tutaj bardzo spoko. Kolejna zmiana, Indirect Fire, mega dobra zmiana. Tutaj mamy zapis, że niemodyfikowany hitroll 1-3 z Indirect Fire'u zawsze jest failem. Więc możecie sobie trafiać na 2 plus z przerzutami i tak dalej, patrzę na was gwardziści. Natomiast według tutaj zasad 1-3 na hitrollu to zawsze jest fail, czyli taki trans hitman z 9 edycji. Zasada, która mówi po prostu, że zabieramy kostki 1-2-3 i one się nie liczą do ataku, nieważne jakie macie inne zasady trafiania na tym indirekcie. Jednocześnie nie jest to żadny modyfikator, więc żadne ignorowanie modyfikatorów, na przykład z Mortariona, na to nie działa. To nie jest modyfikator, to nie jest żadne minus 1 to hit i tak dalej. To jest po prostu informacja, że rozlicz swoje ataki według wszelkich zasad, jakie masz, a potem zabierz kości 1, 2, 3 do widzenia. I do tego to się sprowadza. Potem mamy też sprecyzowanie, że nie możemy sobie zmniejszyć movementu z jakichkolwiek modyfikatorów na mniej niż 1 cal. Podobnie wygląda z toughnessem, że nie może być mniej niż 1. Leadership nie może być lepszy niż 4 i nie może być gorszy niż 9, taka ciekawostka. Objective control nie może być ujemny. Zasięg broni strzeleckich nie może być mniejszy niż 1 cal. Liczba ataków z danej broni nie może być mniejsza od 1, więc nie możecie wyzerować komuś liczby ataków. Weapon skill, ballistic skill, siła nie mogą być mniejsze od 1. HP nie może być gorsze niż 0. I damage, poza konkretną informacją, że zamieniamy damage na 0, nie może zostać zredukowany, przykładowo gdybyście mieli jakieś połowienie damage'a, redukowanie i tak dalej, nie może być zmieniony do zera. Jedyne konkretne zasady, które mówią, że zmień dany damage na zero, mają znaczenie, ale na przykład jeżeli macie damage 1 i macie redukcję damage'u z Eternal Duty, z Redemptora Space Marinów, który mówi, że to jest minus 1 do damage'a, to wtedy to nie działa, taki damage nie może zostać zmieniony do zera. Natomiast przykładowo Ghost Kill Tau, który ma swoją zdolność, która mówi, że zmień tam dwa razy na grę z dronki damage przeciwnika na zero, no to tutaj jak najbardziej działa.
Jeżeli macie unit z Deep Striking, który przybywa na stół ze Strategic Reserve, to możecie sobie zdecydować, z której z tych zdolności korzystacie. Mega sytuacyjne. I tutaj bardzo fajna sprawa związana z liderami. Jeżeli mamy bodyguard unit z liderem i w czasie salwy ataków nasz unit bodyguardów zostaje zniszczony i zostaje sobie lider, albo na przykład było tam dwóch liderów, chociaż to akurat jest już ciekawostka, to do samego końca rozliczenia waszego ataku charakter jest traktowany jakby był w tym unicie. Nieważne, że wystrzeliliście do niego 20 strzałów i już trzeci strzał zabił bodyguardów i na przykład zmienił toughness unitu, tak? Mieliście bodyguardów z toughnessem 10, macie charaktera z toughnessem 4, poleciało 10 las kanonów, bodyguard unity zginęły, kolejnych las kanonów nie rozliczacie, jakbyście strzelali w model z toughnessem 4, tylko cała salwa, cała deklaracja, która została opowiedziana przed pierwszym rzutem, że wybieramy sobie te las kanony, strzelamy do tego celu, mamy siłę 12, tam jest toughness 10, woundujemy na 3+, cała ta salwa musi zostać rozliczona jako woundowanie na 3+, i dopiero potem wszelkiego rodzaju zasady, które się mogą odpalić, one się odpalają dopiero po waszej akcji. Lider staje się osobnym unitem w momencie, kiedy zakończycie całą swoją aktywację strzelecką czy kombatową. To jest bardzo, bardzo ważne. Czasem się zdarzają sytuacje, nie? Że macie model, który ma Feel No Paina, dopóki żyją jego bodyguardzi. No i on będzie miał tego Feel No Paina na całą tą salwę tych ataków, nawet jeżeli bodyguardzi zostaną zabici z pierwszych trzech kostek z tych 20 przykładowo, tak? I w drugą stronę, jeżeli istniały dla was jakieś bonusy, na przykład bodyguardzi mieli zasadę, że mają minus 1 do wound rolla dla przeciwnika i wy z precyzji ściągniecie charaktera, zabijecie go, ale ta precyzja dzieje się w jednej aktywacji i została zadeklarowana razem z pozostałymi atakami, tak? Bo mieliście na przykład 5 ataków z precyzji, z Drazara przykładowo, i idą tam inkubi drukaryjscy, którzy są dołączeni do tego Drazara, tak? Jeżeli rozliczyliście Drazara i zabiliście z precyzji tego bohatera, to na całą waszą aktywację wrogi unit bodyguardów ma minus 1 to wound, ponieważ na początku sekwencji, w momencie kiedy deklarowaliście ataki, że tutaj będziemy bić Drazarem, inkubami, bla bla bla, w momencie tej aktywacji przeciwnik miał charaktera w unicie tych bodyguardów i zasada tych bodyguardów minus 1 to wound, kiedy są lidowani przez lidera, ma użycie dla całej waszej sekwencji. To jest bardzo ważna sprawa, że wszelkiego rodzaju zmiany sytuacji na stole, zmiany zasad i tak dalej dzieją się po rozliczeniu całej sekwencji ataku. No i ostatnia sprawa, bardzo dużo pojedynczych, drobnych zmian, które mają miejsce w stratagemach korusowych. Po pierwsze command reroll. Teraz jest, działa to w ten sposób, że możecie sobie przerzucić command reroll po rzuceniu fast dice rollingu, czyli rzucacie 10 kości to hit i patrzycie, o, tu jest jedynka, która mi się nie podoba, chcę ją przerzucić. Wcześniej nie można tak było robić, wcześniej jeżeli chcieliście przerzucić command rerolla, to powinniście to slow rollować i pojedynczo rzucić, 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 o, przerzucam, rzucam, 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 rzucam. Teraz jest tak, że możecie wszystko sobie zrobić szybki roll i wybrać sobie kostkę do przerzutu, więc mega przyspieszenie, mega takie tutaj wrzucenie, więc mega spoko. Tak to tutaj wygląda, bardzo ważna zmiana. Kolejna zmiana to grenade stratagem. Tutaj nie możemy rzucać granatów po adwansie, po fallbacku oraz po tym, jak dany unit już strzelił, więc ten zapis o tym, że nie możemy strzelać danym unitem, żeby rzucić granat, został zachowany. Natomiast teraz po adwansie, po fallbacku to nie działa. Druga zmiana, jaka jest związana z tym stratagemem, to to, że granat teraz rzuca konkretny model, który ma keyword granat, a nie unit. Wcześniej było tak, że macie przykładowo 10 Skitarii Vanguardów, dorzucacie tam do nich Inkwizytora, Inkwizytor ma granaty, Skitarii nie mają granatów. Wychodzicie sobie z transportu, robicie sobie wianuszek, gdzieś tam Inkwizytor siedzi sobie za ruiną, a jeden Vanguard z łańcuszka oddziału staje przed przeciwnikiem i rzuca ten granat, ponieważ wcześniej strategiem mówił, że rzucamy granat z unitu, który ma keyword grenade. Oni mieli, bo mieli Inkwizytora. Teraz wprost te 8 cali rzucania granatu zmieniamy i liczymy od konkretnego modelu z tym keywordem. Bardzo ważna zmiana. Tank Shock też się bardzo zmienił.
Po pierwsze, odpalamy tankshoka od razu po tym, jak zaszarżowaliśmy, wykonaliśmy charge move'a. Nie możecie rzucić szarży na pojazd. Potem szarżuje drugi unit, a potem stwierdzacie, że wracacie do tematu tego pojazdu, który zaszarżował i chcecie rzucić tankshoka. Nie, nie, nie. Tutaj musicie rzucić od razu ten tankshok po tym, jak wykonaliście szarżę danym pojazdem. I teraz bardzo ważna sprawa. Tankshoka rzucamy bazując na naszym toughnessie, nie na sile naszej broni do kombatu, tylko na toughnessie. A więc bierzecie sobie, jaki macie toughness, bierzecie tyle kostek, ile macie, na 5+, wklejacie mortala do maksymalnie 6. Nie ma tutaj już tej zasady, że jeżeli macie wyższą wartość od przeciwnika i tak dalej, to dodajecie sobie dwie kostki, to zostało wykasowane. No i nie sprawdzamy siły, tylko toughness. No, zmiana, która z jednej strony buffuje modele wysokotoughnessowe, transportowe, Rhino, Line Rider, Battle Wagon, to są modele, które teraz będą rzucały bardzo mocnego tankshoka. Natomiast z drugiej strony nerfi to wszystkiego rodzaju pojazdy, które są mało toughnessowe, które są takie drobne, ale miały jakąś broń do kombatu, która podnosiła im siłę. Nemesis Dreadknighty w Grey Knightach, jakiegoś rodzaju Paragony, Mortifiery w Sisterkach i tak dalej. Wszystko to, co ma teraz tam, nie wiem, tafa 6-7, a miało broń siłę 10-12 i tak dalej, no to oczywiście zostało znerfione. No i w drugą stronę, wszelkiego rodzaju transporty, które najczęściej mają siłę 6, ale mają tafa 9, 10, 12, no to teraz po prostu są lepsze, bo tankshoki rzucamy z toughnessa. Bardzo ważna zmiana. No i ostatnia zmiana, jeżeli chodzi o strategemy rulebookowe, no to Heroic Intervention kosztuje 1 cepek. Kolejna bardzo mocna zmiana, jeżeli chodzi o core rulesy. Heroic Intervention był widziany na stołach bardzo rzadko. Jeżeli już, to na unitach, które mogły go rzucić za darmo z jakiegoś powodu, na przykład w World Eatersach albo przy Eversorze. Natomiast te 2 cepeki, no to był taki koszt, że normalnie używało się tego bardzo rzadko. Teraz po pierwsze heroik kosztuje 1, po drugie wszelkiego rodzaju umiejętności obniżające koszty strategemów zmniejszają ten koszt z jedynki do zera, więc bardzo często ten heroik będzie rzucany za 0. To jest zmiana, która bardzo mocno wywraca strefę kombatową. Musimy być dużo bardziej ostrożni, jeżeli chodzi o szarżowanie. Mi się to podoba, bo jest tutaj ciekawie, więc to jest akurat mega fajne. A więc, tak jak wspomniałem, zmian tutaj w tych strategemach całkiem sporo. Command Reroll, zmiana, no po prostu, żeby się szybciej rzucało, mega spoko. Granat dostał nerfa, Tank Shock, no dostał zmianę, można powiedzieć, bo to zależy od modelu, zależy od frakcji, jak tego używamy. No i Heroic, duży, duży buff, teraz z dostępem dla większej ilości frakcji. No i ostatnia sprawa, tutaj takie celowane buffy. Primarchowie Imperialni, czyli Robert Gilman oraz Lionel Johnson, a także Belisarius Cole mogą przechodzić przez ściany. To są formalnie monstra, natomiast konkretnie te trzy modele mogą przechodzić przez ściany i mega spoko. I tak samo mogą stawać na piętrach, tak samo jak Beasty, Infantry oraz Flye, jeżeli ich podstawki się tam utrzymują na tych piętrach i tak dalej. Są po prostu tutaj bardziej mobilne, jeżeli chodzi o poruszanie się konkretnie po terenach. No i ostatnie takie drobne wyjaśnienie. Czasem się zdarza, że wasz warlord zmienia sytuację w waszej armii, bo na przykład sprawia, że jakiś unit staje się battlelinem. Tutaj chodzi o to, żeby nie było sytuacji, gdzie na przykład chcecie grać harlekinami, no i najpierw sobie tworzycie rozpiskę i tam macie battlelina, no nie macie battlelina i bierzecie tylko 3 razy trupę harlekińską, bo więcej nie możecie, a potem wybieracie warlorda, który daje wam większą ilość tych battleline'ów, tak? Sprawia, że trupa harlekińska jest battleline'em. No i to formalnie dzieje się w złej kolejności. Natomiast tutaj ten designer komentarzy po prostu informuje was, że jeżeli wybraliście go sobie jako warlorda, to traktujcie jako wybór warlorda. Jeżeli on wam odblokowuje jakieś zdolności, przykładowo zamienia jakiś unit na battleline'y, no to tworząc swoją rozpiskę, potraktujcie już ten unit jako battleline'owy. Jest to, no, można powiedzieć, dość logiczne, no bo tutaj taki jest intent, tak, żeby wystawić więcej unitów danego typu przy konkretnym warlordzie, bo stają się one battleline'em, a według zasad najpierw tworzymy rozpiskę, a potem wybieramy warlorda, więc to by normalnie nie działało. Tutaj jest informacja, która nam to precyzuje, że nie ma z tym problemu. No i w sumie tak wygląda Core Rules, jeżeli chodzi o te najpoważniejsze zmiany. Jeżeli o mnie chodzi, no to jestem cały czas zszokowany, żeby nie powiedzieć z battle szokowany. No bo jest tych zmian naprawdę od groma.
zmiany kosztów CPK-ów, pivoty, movement tych bardzo dużych modeli oraz zmiany w brzmieniu core rulesowych stratagemów to są zmiany, które naprawdę wywracają tą grę na lewą stronę. Dorzućmy jeszcze do tego zmienione devastating woundy, dorzućmy do tego poprawiony hazardus, zmodyfikowany firing deck, zmodyfikowany indirect fire, no jest tego po prostu cała chmara zmian. Polecam się zapoznać z pierwszymi 10 stronami z designer komentarzy obowiązkowo. To są rzeczy, które powinny być tutaj przez Was przeczytane, bo po pierwsze są bardzo ważne i ułatwiają grę, no a po drugie są tak naprawdę rozwinięciem core rulesów i w 10 edycji to nie jest tak, że macie core rulesy i już jesteście gotowi do grania. Tak naprawdę trzeba się zapoznać jeszcze z tym core rules updates czy core rules komentarzy, zwał jak zwał. Jeżeli chodzi o czytanie tego dokumentu, to wszelkiego rodzaju nowe zmiany, które zostały wprowadzone teraz, są oznaczone takim białym plusikiem w czerwonym kółeczku, natomiast wszelkie zmiany do oryginalnych designer komentarzy, które były opublikowane rok temu w maju, kiedy 10. edycja została wprowadzona, są podane na czerwono, tak? Co oznacza, że wszelkiego rodzaju informacje na czerwono, które nie mają tego plusika, to są zmiany, które zostały wprowadzone w jakimś innym dataslate, który miał miejsce w przeszłości. Tak więc tak to wygląda. Natomiast polecam przeczytać wszystko sobie od deski do deski. Będzie nam wszystkim łatwiej przy stołach. I to wszystko, jeżeli chodzi o tę część. W drugim materiale pogadamy sobie o zmianach, które spotkały konkretne frakcje, jeżeli chodzi o Balancing Data Slate, a wkrótce, czyli mniej więcej pewnie w lipcu, omówimy sobie zmiany, które kompetytywnie wpłynęły na frakcje, ocenimy sobie, które frakcje zyskały, które frakcje straciły, zrobimy sobie jakąś tier listę, no i pogadamy sobie o tym, jak kompetytywnie wygląda granie w 40 po tym Balancing Data Slate. Na ten moment to wszystko. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i do następnego. Siema!